Jedna, jedyna. Aleksandra Buczek Stachowska. Kim umierała. Widział to w jej oczach, nieustannie zmrużonych i półprzymkniętych powiekach, próbujących powstrzymać ból przed wydostaniem się na świat. Wyczuwał w kwaśnym zapachu oddechu, w pergaminowej szorstkości skóry. Słyszał w niespokojnym biciu serca, chaotycznym jak melodia wiecznych dzwonków. Kobieta, która od wieków trwała u jego boku. Ta jedna, jedyna, powoli i nieubłagalnie odchodziła tam, dokąd nie mógł za nią pobiec. Dokąd właściwie? O tym Ian nigdy nie myślał i myśleć nie zamierzał. W końcu to nie tak miało wyglądać. Niegdyś śmierć była tylko opcją, odroczonym w czasie lekarstwem na nudę, wyborem, którego mieli dokonać razem, pełnym godności zejściem ze sceny. Nie potrafił dostrzec ani krztyny godności w tym, co działo się z Kimberly. I Jan? Jestem tutaj, kochanie, powiedział łagodnie i pogłaskał żonę po policzku. Odgarnął lepiące się do spoconego czoła kasztanowe włosy. Potrzebujesz czegoś? Nowego ciała, uśmiechnęła się słabo. Przez chwilę wyglądała niemal jak dawna, pyskata i energiczna Kim. Niemal. Ale tymczasem zadowolę się wodą i morfiną. Zmartwiał. Czyżby wiedziała, nad czym pracował przez ostatnie miesiące? Jego asystent się wygadał, czy wpadła na to sama? Wyrażała zgodę? Miał ochotę zapytać, lecz stchórzył. Nie zniósłby odmowy. Zaraz zawołam Jędkę podać leki. Czuł wstrędy do siebie. Jak zawsze, gdy musiał uciekać się do archaicznych metod, by choć trochę ulżyć jej cierpienią jego ukochana umierała, a Ian nie mógł nic zrobić, nawet wyeliminować dręczącego ją bólu. On, specjalista od nanomedycyny. Jeszcze do niedawna nie istniała choroba, której nie potrafiłby pokonać. Był tak pewien swej wiedzy i umiejętności, że uważał się za wszechmogącego, jakże naiwne wydawało mu się teraz uprzednie zadufanie. Technologia, która uczyniła ich niemal równymi Bogom, Obecnie pozostawała bezużyteczna. Po tym, co przydarzyło się jej siostrze, Sasza uznała, że ich dziewiątka powinna umrzeć, a profesor Pawłowa zawsze osiągała swe cele. Zrozumiał to już całe wieki temu, przy pierwszym spotkaniu z nią. Kochanie, pozwól, że ci kogoś przedstawię. Kimberly biegła przez korytarz instytutu, ignorując spojrzenia współpracowników. Jan przystanął i westchnął ciężko falujący w rytm truchtu biust żony stanowił przyjemny widok. Niemniej kim mogłaby czasem zachowywać się jak na szefową przystało. Musiała zauważyć jego minę, bo zwolniła, wygładziła ostentacyjnie kitel i poczekała na kroczącą za nią towarzyszkę. Saszo, oto doktor Ian Damery, nasz główny spec od nanomedycyny oraz najbardziej wyrozumiały mąż świata. Kotku, profesor Aleksandra Pawłowa. Będzie nową kierowniczką mikrobów. Miło mi, Kobieta uśmiechnęła się i wyciągnęła ku niemu dłoń. Uścisnął ją. Damery? Nie Marej? Wzruszył ramionami. Żona została przy panieńskim nazwisku. To zaszczyt panią poznać, pani profesor. Czytałem niedawno artykuł o chemi Naprawdę przełomowa praca. Noch, nie bądźmy tacy oficjalni. Roześmiała się badaczka, odgarniając za uszy jasne jak kosmyki i mrużąc nienaturalnie żółte oczy. Wystarczy Sasza. Cieszę się z Twojego uznania i Janie, i liczę na owocną współpracę. Kim szturchnęła go łokciem i szepnęła konspiracyjnie. Wiesz, kochany, opowiadałam Saszy o projekcie Genesis i namówiłam do wstąpienia do mojej drużyny. Jestem krok bliżej spełnienia marzeń. Jęknął zupełnie nie podzielając entuzjazmu żony. Serio? Spojrzał błagalnie na mikrobiolożkę, lecz ta skinęła głową. Na miłość Boską, proszę nie dokarmieć jej mrzonek. Ten wariacki plan nie ma szans powodzenia. Nikt nie wyłoży tak ogromnych funduszy na podobne bzdury. O kapitale ludzkim nie wspomnę. Nawet nie wiesz, jak cieszy mnie Twoje wsparcie, najdroższe, burknęła ponuro Kimberly. Sasza zachichotała, lecz zaraz powiedziała z powagą. I tu się mylisz, Ianie. Model ekosystemu powstałego nie w wyniku ewolucji, lecz czystego aktu kreacji społeczeństwo, w którym będą istniały podziały nie tylko kulturowe, rasowe czy religijne, ale i gatunkowe. Naprawdę nie dostrzegasz drzemiącego w tym potencjału? Moglibyśmy odpowiedzieć na tyle powracających od zarania dziejów pytań, dowiedzieć się, co tak naprawdę czyni nas ludźmi, jak wyglądałby świat, gdyby dawne mity okazały się prawdą. Nie pociąga cię to, doktorze? Poza tym mielibyśmy równocześnie szansę zająć się innymi badaniami. Nasze dzieło pozostawałoby w końcu sztucznym tworem, a to powinno w wielu przypadkach zamknąć usta komisji bioetycznej. Ian poczuł się jak zrugany uczeń. Nigdy nie patrzył w ten sposób na rojenia żony. Kimberly była geniuszem we własnej dziedzinie, ale czasem dawała się ponieść fantazji. Aleksandra Pawłowa wydawała się za to osobą praktyczną aż do bólu. Może faktycznie projekt Kim pozwoliłby mu przeprowadzić kilka eksperymentów, na które dotąd nie otrzymał zgody? Chcąc zachować twarz, mruknął niechętnie – Nadal wątpię, by ktoś wyłożył na ten cel kilka grubych milionów. Mikrobiolożka lekko przekrzywiła głowę. Jak mówił pan, kołaczcie, a otworzą. Czasem wystarczy tylko dobrze wybrać drzwi. Jak się okazało kilka miesięcy później, Sasza dokładnie wiedziała, gdzie trzeba zapukać. Jan zostawił żonę pod troskliwą opieką jętki. Uśmiechnął się gorzko, wspominając oburzenie Leny Mensinger i pozostałych humanistów, gdy po raz pierwszy napomknął o planach zatrudnienia tubylców: naruszanie rodzącej się kultury, nieuzasadniona ingerencja. Cóż, epidemia sprzed dwudziestu lat, która zabiła większość podwładnych Damerego, pozbawiła go luksusu przejmowania się podobnymi drobiazgami. Lena nie mogła protestować przeciwko tej decyzji, bo wtedy już nie żyła. Była jedną z pierwszych ofiar grypopodobnego paskudztwa. Janowi i Kimberly udało się wyjść z tamtej infekcji bez szwanku. Odczuł ulgę, gdy dotarł do laboratorium. Ostatnio traktował to miejsce jak azyl. Tu nie musiał patrzeć na wyostrzające się z dnia na dzień rysy Kim, ani udawać, że nie zauważa schowanego między słowami błagania o śmierć. Tutaj przynajmniej czuł, że robi coś istotnego. Dla mateczki sama pańska obecność jest istotna, lordzie Damery. Zganił go wysoki, ubrany w kitel chłopak, nie odrywając wzroku od egranu Suzy. Dzień dobry, świerszczu, warknął Ian i spojrzał kosu na bastarda. Odwal się i nie grzeb mi w myślach. Cóż ja, biedny robaczek, poradzę na fakt, że czasem ogrom głupot lęgnących się w twej głowie przenika przez osłonę? Młokos okręcił się na zydlu. Wzruszył ramionami. Przy okazji pani Mary nie ma pojęcia o naszych badaniach. To, co mówiła, to był żart, żeby pocieszyć ciebie i Janie. Ona chce po prostu odejść. Może powinieneś jej na to pozwolić? Może nie. Świerszcz, dajże mi spokój. Nie baw się w domorosłego psychoterapeutę. Czasem zastanawiam się, czemu w ogóle znoszę twoją impertynencję. Bo jestem niezastąpiony i jedyny w swym rodzaju, wyjaśnił chłopak i pokazał rozmówcy język. Gnojek miał rację i Jan wątpił, by znalazł podobną do niego istotę. Dzieciak odziedziczył pojętce ulubienicy Kim, rudą czuprynę i niespożytą ciekawość, a po ojcu, najstarszym Chiarów, migdałowe oczy, nieprzeciętną pamięć i zdolność błyskawicznego uczenia się. Jednak nie to czyniło Świerszcza wyjątkowym. Półkrasnolud był? Nie, pół Iber, nie półkrasnolud. Gatunek, który wyhodowała Kim, według Iana zupełnie na krasnoludy nie wyglądał. Karły powinny być małe, szpetne i mieć brodate samice. Te stworzone przez Kimberly mierzyły ponad półtora metra i bardziej przypominały Homo sapiens niż Chiarowie mający być na Aoi odpowiednikiem ludzi. Anna, nadzorująca tamtą część projektu, miała słabość do mangi i skutki fascynacji biolożki odbiły się nieco na wyglądzie jej podopiecznych. Zaś krzyżówki tych dwóch gatunków, jakby na ironię, potrafiły dobić i dwóch metrów wzrostu. Półkrasnolud, dobre sobie. Świerszcz, jak każda hybryda, posiadał zdolności psjoniczne. To, że potrafił czytać w myślach, czasem było przydatne, choć częściej jedynie irytujące. Dopiero gdy pół iber osiągnął pełnię możliwości, Ian zrozumiał, jak rzadki klejnot mu się trafił. Dar chłopaka dawał nadzieję na uratowanie Kim. Jak masz zamiar dalej się na mnie gapić, powiedział Świerszcz, kręcąc się leniwie na zydlu, to chociaż piwo przynieś. Niech mam jakiś pożytek z tej admiracji. Siedzę tu od rana i w gardle mi zaschło. Zaraz, mruknął Jan. Zatkanie asystentowi ust jedzeniem i piciem było najprostszym sposobem na uciszenie go. Przyniosę nawet chipsy, żeby ci czasem oponka z brzucha nie znikła. Tylko najpierw chciałbym obejrzeć nasze postępy. Susie, kochanie, bastard zwrócił się do AI. Słyszałaś lorda Dameriego? Rzuć lumenę na jaszczurkę. Już się robi, koteczku. Odezwał się zalotny, kobiecy głos. Ian wcześniej nie spotkał się z przypadkiem obdarzenia kogoś uczuciem przez system sztucznej inteligencji, ale Suzy lubiła świerszcza. I to bardzo. Może dlatego, że mogła łączyć się z umysłem hybrydy bez pośrednictwa szczepek czy innych gratów. Reflektory skierowały się na gigantyczne, pogrążone dotąd w ciemności akwarium. Zaleśniły błękitne pióro łuski. Światło przemknęło po grzbiecie unoszącego się w odżywczym płynie stworzenia. Skrzydła, na wpół ptasie, na wpół nietoperze pozostawały złożone, a skórzaste powieki przemknięte. Długa, łabędzia szyja falowała delikatnie posłuszna ruchom wody. Istota nie była jeszcze w pełni dojrzała lecz coraz mniej przypominała przerośniętego pisklaka. Ian wziął głęboki wdech. Patrząc na śpiącą w zbiorniku smoczycę, nie potrafił powstrzymać zachwytu. Zbliżały się godziny szczytu i za oknem migotały smugi pędzących pojazdów. Jaśniały krzykliwe tafle dedykowanych reklam. Ten świetlny chaos nieprzyjemnie kontrastował z postindustrialnym wystrojem restauracji, więc Ian szybko włączył nakładkę. O wiele przyjemniej było patrzeć na leniwe, dwudziestowieczne popołudnie. Archaiczne samochody żółwim tempem sunęły zatłoczoną ulicą spokojnie i uporządkowanie wśród melodyjnych dźwięków klaksonów i wesołych pokrzykiwań kierowców. Na szczęście tutejsze piwo było naturalnie smaczne i nie wymagało cyfrowych modyfikacji. To drugie dotyczyło również siedzącej obok kobiety. Kim sączyła drinka i przeglądała dokumenty. W krótkiej, plisowanej spódniczce i obcisłym sweterku wyglądała jak uczennica. Czując na sobie wzrok męża, uniosła głowę i uśmiechnęła się promiennie. Damery westchnął. To mógł być miły. O tak naprawdę miły wieczór, gdyby tylko jego żona nie postanowiła się socjalizować. Och, przestań, kochanie, Kimberly skrzywiła się lekko. Masz minę, jakbym kazała ci zjeść ulubionego chomika, a nie dobry obiad w towarzystwie ciekawych ludzi. Ostatnio głównie jadam obiady w towarzystwie podobno ciekawych ludzi, i powoli mam tego dosyć. Wczoraj myślałem, że uczestniczę w jakiejś koszmarnej lekcji astronomii, odchrząknął i obniżył głos. Konstelacja ryb. Dość mało znana gwiazda w katalogu NGC, nosząca numer 401. Układ złożony z 10 planet, w tym trzech gazowych olbrzymów. A oto czwóreczka. Sympatyczne maleństwo, w 65% pokryte wodą lub lodem. Posiada dwa księżyce. Przyciąganie 0,9G. Doba odpowiada około 1,16 doby standardowej. Rok liczy niecałe 360 tamtejszych dni. Ciszej, błagam! Szepnęła, ale w jej oczach błyszczało rozbawienie. Pamiętasz wykład Liu słowo w słowo? Niestety, najdroższa. Pamięć to moje błogosławieństwo i przekleństwo. Zaś twój architekt planetarny postanowił podać mi nawet skład chemiczny tamtejszej skorupy. Choć i tak był mniej nudny niż ten lingwista. Emir? Omar. Który na przemian pieprzył o delfinach i teorii powstawania języka. A robotyk? Serce, nie narzekaj. Ja szukam prawdziwych fascynatów. Kto inny wziąłby udział w podobnym projekcie? Ale przynajmniej komandor Sacha nie gadało pracy. Kim uśmiechnęła się złośliwie. O, tak! Był zbyt zajęty wąchaniem własnych bąków i przystawianiem się do siostry saszy. Ian zacisnął pięści. Samo wspomnienie drobnego hindusa działało mu na nerwy. Naprawdę nie możesz znaleźć kogoś na jego miejsce? Każdy był lepszy niż ten karmelek. Kochany, posuwasz się za daleko. Przecież sam tak o sobie mówił. Westchnęła ciężko. Najdroższe. Nawigatorzy czasoprzestrzenni nie rosną na drzewach. A już zwłaszcza tacy, którzy mieliby dobrą renomę i byliby skłonni pracować przez wieki za ułamek flotowej pensji. Tchujon to prawdziwy skarb. Poza tym Anna Pawłowa wcale nie zachowywała się lepiej. Gapiła się na niego jak kot na tłustego wróbla. Myślałam, że jeszcze trochę, a zacznie się oblizywać. Przesadzasz, prychnął. Zresztą łatwiej odrobinę kokieterii wybaczyć długonogiej blondynce niż nadętemu kurduplowi. Czyli gdyby twój był długonogim blondynem, to nie widziałbyś problemu. Kim przekrzywiła lekko głowę. Jesteś niemożliwa, roześmiał się. Nieprawda nie jestem możliwa. Tyle, że niezwykła i cudowna. I skromna, oczywiście. Ależ ze mnie szczęściasz. A nie? Pomyśl. Jak nudne i uporządkowane byłoby twoje życie beze mnie. Tkwiłeś w dobrowolnym osamotnieniu jak bojownik w pustym akwarium, póki nie zjawiłam się i nie rozbiłam szybki twojej nieprzystępności. Pewnie dlatego do dziś czuję się jak pozbawiona wody ryba. Zdycham powoli, patrząc na chaos wokół i otwierając ze zdziwienia gębę. Ty, wredny, pocałował ją, nim zdążyła dokończyć. Dziękuję za ocalenie, jedyna. Zarumieniła się. Ale zaraz potrząsnęła głową. I w tym tkwi problem, Janie. Ja nie chcę być Twoją jedyną. Położyła dłoń na grzbiecie jego ręki. Zasługujesz na innych i inni zasługują na Ciebie. Dlatego zależy mi, żebyś resztę kierownictwa Genesis poznał od mniej formalnej strony. I stąd obiadki, tak? Westchnął. A dziś w menu mensingerowie, pilot i socjolożka. Kiepsko to widzę. Och, nie maruć! Lena jest przemiła, a Luka, tak jak ty, zbiera dwudziestowieczną broń. Będziesz miało o czym pogadać. Niczym na zawołanie do lokalu weszła ciemnowłosa para. Kobieta była tak drobna i szczupła, że wyglądała niemal jak dziewczynka, zaś mężczyzna żywo przypominał oswojonego niedźwiedzia. Przybysz jedną ręką tulił żonę, zaś w drugiej niósł niezbyt dokładnie okutany w kwiecisty ręcznik karabin snajperski. Czy to prawdziwa? Zapytał Ian, gdy już wymienili uprzejmości. Tak, tak, przerwał mu z dumą wielkolud. Oryginalna hekate należała do mojego prapra -pra Bawełna? Dokończył niezrażony Ian. Od lat nie widziałem, by ktoś używał frotę zamiast nanofibry. Luka Mensinger na chwilę zbaraniał. A potem wyszczerzył radośnie zęby i klepnął damerego po plecach. Już cię lubię, doktorku. U, a co to? Piwo? Zerknął naledwie na poczęty kufal. Zostaw to, chłopie. Potem kupię ci drugi. Ale inaczej nie wpuszczą cię na strzelnicę. A, widzę, że szanowna małżonka nie wspomniała, czemu wybraliśmy ten lokal. Oj, nieładnie szefowa, pogroził Kimberly palcem. No chodź, Jan. Dziewczyny sobie poplotkują, a my trochę popykamy. Nim Damery wstał, wielkolut ruszył w stronę drzwi. Ian zerknął na żonę, ale ta tylko posłała mu uśmiech i wykonała gest, który mógł uchodzić za pożegnanie, choć bardziej przypominał stukanie w szybę. Medyk skrzywił się i podążył za nowym znajomym. — Luko, czy naprawdę nie miałeś normalnego pokrowca? — zapytał, gdy wreszcie dogonił Mensingera. — Spokojnie, doktorku, mnie tu wszyscy znają. Poza tym twoja mina była warta odrobiny ewentualnych kłopotów. Ian prychnął. — Może Kim miała rację? Chyba rzeczywiście czuł się gotów Na dodatkową porcję chaosu w życiu Była wcielonym pięknem Poliskardowy szkielet Mięśnie z rel do miozyny, Tylmarowe pióro łuski Wszystkie te cudowne związki Do których syntezy mógł Dzięki nano zmusić żywy organizm Śpiący Uskrzydlony majstersztyk Pogładził szyby akwarium Nie nazywaj jej jaszczurką a jak mam mówić na to coś? Wężogęś? Łypnął z wyrzutem na asystenta, ale milczał. Świersz odwrócił głowę, przymknął oczy. Sądząc po ruchach gałek ocznych, dyskutował przez chwilę z Suzy, aż wreszcie zapytał. A tak właściwie. Dlaczego smok? I Jan zerknął z niedowierzaniem, wpierw na niego, następnie na stworzenie w zbiorniku, nie mogąc pojąć, że sam widok ich dzieła nie wystarcza im za odpowiedź. Jednak odrzekł cicho. Kim zawsze lubiła smoki? Fascynowały ją. Pół naszej biblioteczki zajmowały książki na ich temat. Od dziecięcych bajek do niby naukowych opracowań wiążących legendarne gady z dinozaurami, a także takich, które wywodziły, czemuż to smoki nigdy nie istniały i zaistnieć by nie mogły. Chciałem stworzyć coś niemożliwego i proszę, o to jest. Poza tym bałem się, że jeśli spróbuję z czymś bliższym ludziom. Okaże się wrażliwe na wirus saszy. Chłopak mruknął, że rozumie. Damery nie chciał dociekać, po co pytał te rzeczy, które mógł bezpośrednio odczytać z jego łypetyny. Próbował mu pomóc ułożyć myśli. Czy tylko go sprawdzał? A może nie chciał być traktowany jak odmieniec. I Jan niby wiedział, jak działa mózg świerszcza. Na tyle dokładnie, by odtworzyć te mechanizmy u smoczycy, obdarowując ją zdolnością telepatii. A jednak nie miał bladego pojęcia, co też chodzi mieszańcowi po głowie. Bastardzi od początku stanowili nierozwiązywalną zagadkę. Wcześniej wydawało się, że hybrydy rozumnych gatunków nie będą problemem. Dzieci z mieszanych związków rodziły się rzadko. Częściej marły w niemowlęctwie i pozostawały bezpłodne. Ot, życie. Jednak szybko wyszło na jaw, że wszystkie krzyżówki wykazują nietypowe zdolności. Zdolności, które dotąd uważano za wymysł fantastów i oszołomów. Kim i Anna nie jeden wieczór spędziły na dyskusjach o przyczynach tego zjawiska. Wskazywały na różnice w metylacji DNA istot zrodzonych na ziemi i AOI, marudziły o możliwej supresji białek regulatorowych o zmianach ramki odczytu. Niewiele wynikało z tych rozważań. Okazało się, że genom już dawno przebadany z każdej możliwej strony nadal kryje tajemnice. Jednak niezwykłe umiejętności hybryd nie były jedyną kwestią, w której ziemska racjonalność kiepsko radziła sobie z nową rzeczywistością. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Terraformowanie przebiegało bez zakłóceń, a wprowadzanie modyfikowanych gatunków na kolejne tereny, choć z założenia stanowiło proces delikatny, gdzie drobny błąd mógł sprowadzić katastrofę, nie przyniosło groźnych incydentów. Mimo butnych zapowiedzi i wysiłków tak genetyków pod wodzą Kimberley, jak i współpracującego z nimi zespołu kierowanego przez będącą biologiem ewolucyjnym Annę Pabłową, próby stworzenia ekosystemu całkowicie odmiennego niż ziemski szybko spełzły na niczym. Choć przy pracach z dużymi ssakami, ptakami lub drzewami sekcja przyrodnicza siliła się na ekstrawagancję, to tysiące gatunków traw, nicieni, a nawet roztoczy podejrzanie przypominało rodzime odpowiedniki. Nie wynikało to z lenistwa czy złej woli. Część wzorców ludzie niemal nieświadomie uznawali za oczywiste. Na dodatek, gdy w grę wchodziły bardziej cudaczne rozwiązania, symulatory równowagi ekologicznej często blokowały projekt. Czasem Annie i Kim udawało się przekonać architekta Liu Kuna, aby stworzył siedliska odpowiednie dla ich dzieł, ale częściej wycofywały się z ryzykownych pomysłów. Środowisko morskie ostatecznie niewiele różniło się od ziemskiego. Panie rzadko decydowały się na zmiany, które można by określić inaczej niż kosmetyczne. Głównie dlatego, że Omar uparł się, że poważniejsze ingerencje zaszkodziłyby przywiezionym z ojczystej planety delfinom. A przecież wszyscy kochali delfiny. Przy bliższym poznaniu większość ekipy zyskała sympatię i Jana. Z wyjątkiem komandora Sachy. Po czterech wiekach znajomości pyszałkowatych Hindus z przyklejonym do twarzy uśmieszkiem... Pogardliwym wyrazem czarnych oczu i prostackim poczuciem humoru, wydawał się równie irytujący, co przy pierwszym spotkaniu. Na szczęście nawigator wyczuwał niechęć medyka i starał się trzymać od niego z daleka. To stanowiło pewnego rodzaju kłopot, jako że Anna, którą Tchujon poślubił jeszcze na Ziemi, ściśle współpracowała z kim. Dziesiątka stanowiąca kierownictwo projektu spotykała się co kilka lub kilkanaście lat dzieląc się danymi i przedstawiając zgromadzone doświadczenia. Poza tym pracowali w grupach, w różnym składzie ustalanym w zależności od bieżących potrzeb. Niektórzy angażowali się w główną część eksperymentu mniej niż inni i Jan zajmował się przeważnie własnymi badaniami oraz zdrowiem ich niewielkiej populacji. Thujon i Luka dysponowali sporą ilością wolnego czasu, gdyż po stabilizacji kanału czasoprzestrzennego obowiązki inżynierów ograniczały się do monitorowania jego działania. Oraz doraźnej pomocy technicznej. Sasza z kolei zwykle przebywała w odizolowanym ośrodku na jednej z tropikalnych wysp, gdzie, jak twierdziła, starała się uczynić zadość zobowiązaniom wobec sponsorów. Reszta wolała się nie zagłębiać w ten temat. Związki profesor Pawłowej z armią od dawna były tajemnicą Poliszynela. Gdy ekosystemy nowej planety nieco okrzepły, rozpoczęły się dyskusje o wprowadzeniu na nią istot rozumnych. Dyskusje długie, zażarte i burzliwe dotyczące ilości gatunków obdarzonych inteligencją, ich unikalnych cech tudzież wpływu badaczy na rozwój powstających cywilizacji. Ostatecznie na opiekunów czterech ludów wybrano Kimberly, Anne, Saszę oraz dość niespodziewanie Tomasa Smitha, szefa sekcji informatycznej. Pod naciskiem humanistów postanowiono ograniczyć do minimum wpływy ziemian na rodzące się kultury co wiązało się z odesłaniem na macierzystą planetę większości personelu pomocniczego. Pierwsi do domu wrócili kończący kontrakty technicy terraformowania, a następnie ta część personelu naukowego, która swoje prace mogła kontynuować zdalnie. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Kłopoty zaczęły się później. Któregoś pięknego letniego dnia w laboratorium Jana zjawił się Luka z butelką raki. Wielkolud rozsiadł się wygodnie na kozetce i zaczął opowiadać o zeszłorocznym urodzaju na cud brzoskwinie, nierozumnej zazdrości, którą jego lęka czuła wobec wszystkich znajomych Chiarków oraz utracie kontaktu z ziemią. — Że co? I Jan przerwał wówczas monolog przyjaciela. — Że klops, oświadczył Luka, pociągając łyk samogonu. — Bieda, doktorku. Od ponad miesiąca razem z tchujem próbujemy nawiązać kontakt z domem i dupa. — Zwyczajnie, dupa. Kanał zniknął. Wszystko było cacy. Ostatni transfer poszedł koncertowo. Przesyłaliśmy raporty, jak Bozia przykazała, a tu nagle ziu i kanału nie ma. Na początku myśleliśmy, że to aparatura zdurniała i daje fałszywe odczyty. Ale nie. Próbowaliśmy otworzyć nowy. W końcu znaleźliśmy współrzędne i parametry kaszka z mleczkiem i gówno. Tchując się zawziął, ściągnął kawalerię w osobie Tomasa, wyliczył na miarę na kolejny tunel. I dalej gówno. Pogważyliśmy trochę. Łudziliśmy się, że to chwilowa anomalia. Ale ta chwila coś długo się ciągnie. Żopa w cwietach, jak mawiana. Na... W sumie może to i dobrze. Mieszka się tu miło, nudzić się człowiek nie nudzi. A jeszcze trochę i mateczka ziemia wezwałaby nas z powrotem albo coś. A tak będzie spokój. Nie wydaje ci się, że ten spokój mógłby być komuś na rękę? I Jan zmarszczył brwi. Kujonowi na przykład? Nieraz słyszałem, jak Anna marudziła, że czego byśmy nie robili, w końcu ważniaki jej z domu położą łapę na projekcie i nasze wysiłki pójdą na marne. Ten spokój, oświadczył z naciskiem Mensinger, jest na rękę większości z nas. Lenka zaczęła tańczyć z radości, kiedy opowiedziałem jej o naszym kłopocie. Wreszcie może żyć bez strachu, że obcy brutale wtrącą się w tutejszą ewolucję kulturową. I proszę, Ian, odczebrże się od tchłona. Wiem, że go nie lubisz. Twoje prawo! Ma chłop swoje wady. Rozliczne, nie przeczę. Ale robotę traktuje poważnie jak mało kto. A poza tym to mój przyjaciel. Nigdy by się nie zniżył do sabotażu. Jemu zresztą też udzieliła się paranoja, bo twierdzi, że to może być sprawka Saszy. Saszy? Ano, Saszy. Ubzdurał sobie, że zagroziła ziemi rozsianiem hemivirusa czy innego świństwa, a tamci trzęsąc portkami ze strachu odcięli nas. Tak, jasne. Jakbyśmy spróbowali szantażu, to by nam tu brygadę pacyfikacyjną przysłali, a nie trudzili się zakłócaniem tunelowania. Więc widzisz, Ian, ty winisz twój, a on twoją szwagierkę, Sasza pewnikiem wielką stopę, zaś lęka dziękuję za nieoczekiwaną łaskę Bogu i najświętszej panience. Co kto lubi? Jak dla mnie jest jak jest. Kimberly zareagowała na tę wieść jedynie ciut bardziej powściągliwie niż Lena. Dość szybko zaniechali prac nad przedwróceniem kanału, a i z drugiej strony nie doczekali się odzewu. Po kilku latach uznali tę sytuację za normę i nie szukali jej przyczyn. Nie dziwiło ich wówczas, że tak łatwo oswoili się z niemożnością powrotu na Ziemię, ani to, jak chętnie zrezygnowali z odkrycia źródła anomalii. Kiedy możemy zaczynać? Świerzcz podrapał się po brodzie za dziesięć dni oznajmił skonsultowawszy się z Suzy. Za osiem w razie nagłej potrzeby, ale wtedy musielibyśmy pominąć testy bezpieczeństwa. Dziesięć dni przyglądania się cierpiącej Kim. Ian westchnął ciężko. Niby znacznie łatwiej byłoby dokonać konwencjonalnego transferu osobowości na sztuczny nośnik, ale Świerszcz twierdził, że wtedy utraciliby coś bezpowrotnie. Coś, co mógł przejąć jedynie żywy organizm, a co stanowiło o człowieczeństwie Kimberly. W podobnych kwestiach Ian bez szemrania ufał asystentowi. Nerwowo przeczesał siwiejące włosy, starając się stłumić drżenie dłoni. Efekty działania wirusa były u niego mniej widoczne niż u żony, lecz pogłębiały się z każdym rokiem. Ian spędził 30 lat na próbach walki z klątwą Saszy. Bezowocnie. Dzieło Pawłowej, genialne w swojej prostocie, okazało się niemożliwe do pokonania. Chłopak spojrzał na niego z troską. Idź na górę, i Janie. Posiedź z mateczką, odpocznij. Dam sobie radę. To już naprawdę niedługo. A potem stworzymy jaszczura dla ciebie. Dwa tańczące w powietrzu smoki, wyobrażasz sobie? To dopiero będzie widok. Spokój trwał przez całe stulecia. Przywykli do niego. Cieszyli się wykreowanym wspólnie światem. Wydawało się, że tak już pozostanie. Że dopiero narastające znudzenie wtrąci ich kiedyś w ramiona nibytu. Rzadko spotykali się w pełnym składzie, a zgromadzenia te bardziej przypominały zjazdy rodzinne niż posiedzenia naukowe. Projekt funkcjonował dobrze, społeczeństwa ewoluowały bez potrzeby ingerencji i badacze pochłonęły ich własne zainteresowania. Jednak w trakcie jednego z tych zlotów Anna napomknęła o szerzącym się wśród chiarów kulcie. Bogini urodzaju! Śmiała się, mrużąc zielone oczy. Wyobrażacie sobie? Uważają mnie za boginię urodzaju. Powinnaś stłumić te bzdury w zarodku. Lena się skrzywiła. Przecież ustaliliśmy, że nie będziemy się ładować z butami w ich kulturę. Nie przesadzaj, kochana, Anna machnęła lekceważąco ręką. W końcu mogli sobie obrać gorsze obiekty religijnych westchnień. Poza tym spójrzcie. Nadgryzła wziętą z patery cud brzoskwinię, położyła pestkę na dłoni, huchnęła na nią i szepnęła Rośnij. Przez chwilę nic się nie działo, a potem nasiona pękło. Ukazał się delikatny kiełek oraz dwa liścienie. I Jan poczuł zimny dreszcz przebiegający po plecach. Patrzył na rozgałęziające się błyskawicznie korzenie, na wypuszczającą listki łodyżkę i powtarzał sobie, że to tylko symulacja, prosta, jarmarczna sztuczka. Anna zachichotała, a gałązki brzoskwini pokryło różowe kwiecie. — Przestań! — tujon złapał żonę za nadgarstek i szarpnął gwałtownie. — Natychmiast przestań! Oczach nawigatora nie dostrzegł z nienawidzonego cynicznego rozbawienia. Była tam wściekłość, bezradność, żal. I Jan spoglądał na tego obcego, przestraszonego mężczyznę i nie mógł uwierzyć, że zna go od ponad milenium. Niby dlaczego? Zapytała. Tujon nie odpowiedział. Janowi nie podobało się ani jego milczenie, ani wyraz triumfu na twarzy Anny. Wybaczcie, moi drodzy, wycedził przez zęby nawigator, ale musimy was opuścić. Sprawa rodzinna. Chwycił opierającą się nieco małżonkę pod ramię i wyprowadził z budynku. Upuszczona przez Annę roślinka marniała w oczach. Po ośmiu dniach stan Kimberly gwałtownie się pogorszył, i Jan z przerażeniem obserwował to, co widywał tylko na początku pracy zawodowej, gdy ludzkość dopiero zaczynała korzystać z dobrodziejstw terapii nano. Agonię. Nie mieli czasu na dokończenie testów bezpieczeństwa ani na nic innego. Ledwie zdołał wytłumaczyć żonie, co ją czeka i uzyskać zgodę na zabieg. Jędka, szlochając, podawała Kim kolejne dawki opium i atropiny. Krąciła się przy chorej, poiła, zmieniała okłady, jak gdyby chciała pośpiechem zamaskować bezradność. W końcu Świerszczy złapał medyczkę za ramiona i przytulił. — Przestań, mamo! — szepnął i pocałował ją w czoło. — Już dobrze, uratujemy mateczkę Marej. Obiecuję ci. Chłopak owinął Kimberly w plet i wziął ją na ręce, bez wysiłku, jakby podnosił dziecko, a nie dorosłą kobietę. Przytuliła się do bastarda, niby ranne zwierzątko. Ian, schodząc śladem asystenta do laboratorium, czuł narastające dławienie w gardle. Świerszcz położył kim na stole operacyjnym, pogłaskał po policzku. Suzy, zawołał. Rozpocznij procedurę budzenia jaszczurki. Włącz inicjację hormonalną. Otwórz kopułę, przystąp do opróżniania zbiornika. Przyjęłam, oznajmił spokojnie kobiecy głos. Wykonuję. Coś zgrzytnęło. Dach nad główną salą podzielił się na cztery części i rozsunął, wpuszczając do środka blask słońca i podmuchy górskiego wiatru. Poziom płynu w akwarium obniżał się, aż pływająca w nim istota spoczęła łagodnie na dnie. Tłoczone do jej krwi obiegu substancje zaczęły działać, i smoczyca drgnęła. Chłopak usiadł na krześle tuż obok Kimberley. — Gotowa? — zapytał, a gdy skinęła głową, polecił. — Susie, klamruj pępowinę. — Do zobaczenia w nowej skórze, mateczko. — Lordzie Damery, proszę nad nami czuwać. Przymknął oczy, zwiotczał. Kim przestała oddychać. Jan patrzył z niepokojem na nieprzytomnego asystenta. Po dłużącej się w nieskończoność chwili, smoczyca rozwarła powieki, a zaraz po niej zbudził się świerszcz. Udało się, wyjąknął niepewnie naukowiec. Chłopak uśmiechnął się szeroko, lecz nim zdołał cokolwiek powiedzieć, cios potężnego cielska roztrzaskał ścianę akwarium. I Jan przez moment spoglądał w złotawe, gadzie oczy o pionowych źrenicach. Oczy puste i głodne, w których nie widział śladu uczuć czy inteligencji. A potem. Smoczyca odwróciła gwałtownie głowę i ruszyła na świerszcza. Kolejny raz zgromadzili się zaledwie trzy lata po dziwacznym występie Anny, wezwani przez Saszę Pawłową. Chyba coś się paniusi pomyliło. Kto dał jej prawo do ściągania nas tutaj? Jeśli się nie mylę, to twoja żona nadal dowodzi projektem i to ona powinna decydować o takich spotkaniach. Psioczył głośno Luka, którego Ian spotkał w drodze na naradę. Skoro tak, to czemu w ogóle się zjawiliście? Zaciekawił się. Przez Lenę jak zawsze, rychnął wielkolud. Zgadza się z moim zdaniem, ba, wyraża je znacznie dosadniej, ale rozumiesz, żeby komuś dobrze obrobić tyłek, trzeba mieć informacje z pierwszej ręki. Od babska logika. Poza tym martwię się o Tchujona. Tchujona? A co z nim? Ian miał nadzieję, że troska w jego głosie brzmi choć odrobinę szczerze. Rzecz w tym, że nie mam pojęcia, przyznał Mensinger. Kilka miesięcy temu skontaktował się ze mną i narzekał, że Anna się zmieniła. Nie wiem, czy przesadził z bagiennymi konopiami, czy próbował czegoś mocniejszego, ale pieprzył trzy po trzy: o kwiatach wyrastających tam, gdzie jego żona postawi stopę, o tulących się do niej leśnych zwierzątkach, o sukni z liści i gwiazdach w oczach. Brzmiało to jak bełkot zadłużonego szczeniaka, tyle że tchój wydawał się śmiertelnie przerażony. I co zrobiłeś? Jak to co? Spławiłem go i kazałem wrócić, gdy wytrzeźwieje. Luka opuścił głowę zawstydzony. Tyle, że nie wrócił. Od tamtego czasu nie daje znaku życia. Nie pojawia się na inspekcjach, nie wysyła raportów. Jego rezydencja wygląda na opuszczoną od lat. Nie potrafię go nawet wyśledzić. Musiał zniszczyć swoje lokalizatory. Wiesz, boję się, że mógł popełnić samobójstwo. To świństwo, które zażył, sprawiło, że niemal srał w gacie ze strachu. Nie powinienem był go zostawiać samego, i Ian. Milczał, nie potrafiąc pocieszyć przyjaciela. Cóż, westnął Mensinger. Co się stało, to się nie odstanie. Mam nadzieję, że jednak go tu spotkam. Albo choć dowiem się czegoś od Anny. Weszli do sali i zajęli miejsca obok żon. Stół rozświetlił się, prezentując poważną twarz Saszy. Witajcie, moi drodzy, odezwała się Aleksandra Pawłowa. Dziękuję, że przybyliście tu w komplecie. Zaoszczędzi mi to kłopotu. Rozumiem, że macie wiele pytań. Uprzedzając niektóre z nich, nie wiem, gdzie jest Chujon. Prawdopodobnie nie żyje. Zaś moja siostra Anna. Anna stała się czymś, czego nie umiem nazwać. To uświadomiło mi, jak ogromny popełniliśmy błąd. Przekroczyliśmy granice, do których człowiek nie powinien się nawet zbliżać. Postanowiłam to naprawić, usunąć zagrożenie, jakie stanowimy dla tego świata. Próbuję też ratować wasze dusze. Chemiwirus, który właśnie wdychacie, niszczy związane z ludzkimi białkami nano. Spokojnie, moi drodzy. Bez paniki. Już zostaliście zarażeni. Ale aktualnie nic wam nie grozi. To cudeńko nie wyrządzi krzywdy samym komórką. Możecie bez obaw wrócić do domów. Izolując się, nikogo nie uchronicie. Już zadbałam, by wirus rozprzestrzenił się wśród waszego personelu. Jeśli zaś rozpiera was, żądza zemsty. Bez obaw. Sama uwolniłam się od nano miesiąc temu i wkrótce zakończę swój żywot. Nie krzyczcie, proszę. Wiem, że mnie nienawidzicie. Uważacie, że skazałam was na śmierć, ale to nieprawda. Ja oddałam was z życiu. Zwróciłam pod władzę czasu. Wykorzystajcie go dobrze. Bastard nie cierpiał długo. Bestia zwarła szczęki na jego barku, podrzuciła chłopakiem niby szmacianą kukiełką i cisnęła nim o ścianę sali. Osunął się bezwładnie z roztrzaskaną czaszką. Smoczyca przyglądała się ofierze zaciekawiona, bijąc nerwowo ogonem. – Świerszcz! – krzyknął Ian, skoczywszy ku asystentowi. – Nie pomnę na niebezpieczeństwo. To samo wrzeszczała zrozpaczona Suzy. Dopadł ciała chłopaka, dotknął jego potylicy i zaszlochał. – Dlaczego? – szepnął bezradnie. Nie wiedział od kogo oczekuje odpowiedzi, nie od Boga, wszak dawno przestał w niego wierzyć. Nie od smoka, gdyż pozbawiony wspomnień i duszy stwór był tylko bezrozumną bestią. Nie od siebie, bo nigdy nie potrafiłby zrozumieć, czemu tyle wysiłku i nadziei tak łatwo obróciło się w proch. Dlaczego? krzyknął w stronę gada, jakby próbował pytać ucieleśniony chaos. Potwór niespodziewanie zadrżał i zrobił kilka chwiejnych kroków w tył. Pionowe źrenice rozszerzyły się. Umysł i Jana zalała fala smutku i przerażenia, wstrętu do samej siebie, chciała umrzeć znacznie bardziej niż wtedy, gdy całe jej ciało trawił ból. Mężczyzna skulił się, przytłoczony obcymi emocjami. Kim? Spojrzała na niego, lecz zaraz musiała odskoczyć, uchylając się przed pociskiem. Wściekła Suzji przejęła kontrolę nad systemami obronnymi placówki i rozpoczęła ostrzał. Smoczyca ryknęła żałośnie i nieporadnie zerwała się do lotu. Suzy, wstrzymaj ogień! Rozkazał Ian, lecz oszalała z rozpaczy Ej nie słuchała. Za wszelką cenę usiłowała trafić przeciwniczkę, nie bacząc na to, że obraca laboratorium w gruzy. Uszkodzony fragment kopuły zazgrzytał niepokojąco. Mężczyzna usiłował cofnąć się, ciągnąc zwłoki bastarda, lecz nie zdążył. Potężny kawał żelastwa. Runął wprost na niego. Ian żył, choć zdawał sobie sprawę, że nie potrwa to już długo. Metalowa belka zmierzyła mu udo, a przy rozpętanym przez Suzy pandemonium nie mógł liczyć na pomoc. Leżał wstrząsany bólem, tuląc ciało asystenta i patrzył na wznoszącego się ku niebu, lśniącego w słońcu smoka. Świerszcz miał rację. Widok zapierał dech w piersiach. W tle łagodny kobiecy głos odliczał sekundy do nuklearnej autodestrukcji budynku.